Cześć, witajcie, z tej strony Grid, a przed wami Star Citizen. Wiecie co, ostatnio na moim kanale pod filmami zaczęły się pojawiać pytania, prośby odnośnie właśnie Star Citizena. Czy jest to gra podobna do Starfielda, czy da się w nią grać, czy jest grywalna i jak to w ogóle działa. Więc, żeby było jasne, nie będzie to żaden samouczek, po prostu pokażę wam jedną misję, którą zrobiłem, jak ją zrobiłem, mniej więcej ile czasu to zajmuje, czy jest to podobne tak do Starfielda czy No Man's Sky'a, bo już i takie pytanie się trafiło. Także lećmy z tym koksem. No, budzimy się standardowo w jakimś tam dziwnym wyrku w hotelu kapsułowym. Co? Jeśli chodzi o Star Citizena, jego optymalizacja, może od tego zacznijmy, od takich ogólnych spraw technicznych. Optymalizacja jest słabiutka, o ile w ogóle istnieje. Odpalając go pierwszy raz, chyba z pół godziny męczyłem się z ustawieniami graficznymi, a co się okazało, tak naprawdę przez dobry kwadrans czy 20 minut Star Citizen doczytywał shadery. No ale o tym dowiedziałem się dopiero trochę grzebiąc w internecie. Tutaj właśnie na marginesie wspomnę. Nie wiem, na jakiego ciula dodali w ogóle mechanikę jedzenia i picia. No, jest to potrzebne jak świni siodło, nie, w tej grze. No ale mniejsza z tym. Jak widzicie, tam po którymś już odpaleniu z rzędu gra jakoś tam trybi. Może nie ma wodotrysków, ale grać się da. Gra ma sporo błędów, ma sporo problemów. Nie zawsze da się coś wziąć, nie zawsze da się zdjąć części ekwipunku. Potrafi wywalić z serwera, przez co tracimy cały nasz progres. Ostatnio miałem taką sytuację, miałem nabranych chyba z 10 różnych misji. Ale no, mój kolos twierdził, że chce mu się pić. No spoko, nie? Nie jest to jakiś wielki problem. Lecimy na najbliższą stację kosmiczną, bo akurat nie miałem ze sobą wody. Kupujemy sodówkę, zdejmujemy hełm, bo przez hełm nie da się napić. Pijemy. Byście widzieli, jakie było moje zaskoczenie, kiedy otwierając ekwipunek zobaczyłem, że nie wczytało mi głowy. No i hełmu, który na niej się znajdował. Także zamknąłem go, otworzyłem ponownie, to samo. A chłop mi powoli zaczynał umierać z odwodnienia. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie ryzykowałem, nie sprawdzałem, czy faktycznie zejdę, jak się odwodnię. No ale jedynym wyjściem było opuszczenie gry. No i wejście do niej ponownie. Się okazało, wszystkie misje, które miałem wzięte, które miałem wykonać, z automatu zostały zapisane jako niewykonane, przez co moja reputacja spadła na pysk. No ale przynajmniej mogłem się napić, bo odzyskałem głowę. Co do samej ceny gry, najtańszy pakiet, jaki w tej chwili widziałem, to chyba jest $55, więc no całkiem sporo jak za coś tak dziurawego. Raczej, jeżeli ktoś chce sprawdzić, nie jest przekonany, radziłbym poczekać do jakiegoś eventu z darmowymi lotami. Ostatni taki był w maju, więc pewnie
albo w listopadzie, albo w grudniu będzie następny, tak, że warto poczekać, wtedy sobie pobrać grę i zobaczyć, czy nam się to podoba. Jeśli chodzi o sam samouczek, no nie jest dobry. Delikatnie mówiąc, jest do dupy. Pokazuje nam, jak coś zjeść, jak się napić, jak wystartować, jak wylądować i to w sumie tyle. Naprawdę zagadnień w tej grze, które powinien obejmować, jest dużo, dużo więcej. Nie za bardzo mi też leży samo menu interakcji, tak to chyba powinniśmy nazwać. Jeżeli chcemy wejść z jakimkolwiek przedmiotem w świecie gry w interakcję, musimy nacisnąć F. Dzięki temu pojawia nam się kursor, który po naciśnięciu czy tam pokazaniu odpowiedniego przedmiotu, wskazaniu na odpowiedni przedmiot, rozwinie nam menu interakcji, tam podnieś, schowaj i tak dalej. Nie mogę się do tego przyzwyczaić, jakoś średnio mi to leży. Jeśli chodzi zaś o samą podróż statkiem, jest to dość fajne, nie? Nie powiem, że nie. Fajnie to wygląda. Dość przyzwoicie jest zrobione. Dość ciekawe, no jak widzicie teraz, efekty wizualne podczas warpowania, czy też jak uruchomimy silnik kwantowy. Z całą pewnością nie jest to gra, do której zasiądziemy, nie wiem, mając pół godzinki do wyjścia, usiądziemy sobie chwilę pograć. Ja tutaj na tym filmie wybrałem jedną z prostszych misji, tam są trzy paczuchy do przewiezienia z miejsca na miejsce. Zajęło mi to jakieś półtorej godziny. No, może ciut mniej by zeszło, no ale przeszukiwałem jeszcze bazy i tak dalej, szukając jakichś fantów, więc może szło to, by zrobić w godzinkę. W każdym razie jest to gra, gdzie na wszystko się czeka. Już w samym samouczku, jak już się najecie, napijecie, musicie się udać na pociąg, który zawiezie was na lotnisko. To nie jest tak, że naciskacie guzik, pociąg przyjeżdża, wsiadacie i jedziecie. Nie, pociąg kursuje tam co dwie, co trzy, czy co cztery minuty. Tam wiem, że dwie chyba coś czekało na pociąg. Także jeżeli się spóźnicie na jeden, czekają was dwie minuty stania i czekania na kolejny. Jeżeli wasz statek zostanie zatrzymany, zestrzelony, zniszczony, rozbijecie go, czy cokolwiek innego, będziecie musieli czekać. W przypadku zniszczenia, tam to było kilka minut, chyba 5 czy 6 minut ja czekałem. Nie wiem, możliwe, że jest to też zależne od wielkości statku, bo ja latam tym podstawowym modelem, jak widzieliście. Możecie oczywiście zapłacić skrócić ten czas, ale nikt chyba nie śpi z nas na pieniądzach, przynajmniej na początku gry, więc czekamy. Tutaj miałem jeden właśnie a propos statków, taki czekania, taki brzydki błąd. Próbowałem wylądować w mieście na planecie. Gra stwierdziła, że mnie wywali z serwera. No okej, no wywaliło mnie, to mnie wywaliło. Niech jej będzie. Zalogowałem się ponownie. Okazało się, że popełniłem przestępstwo, ponieważ w momencie, kiedy mnie wywaliło z serwera, gra stwierdziła, że zadokowałem w tym mieście. A tak, możemy wyciąć glebę, nie? Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale możemy się wypierdzielić na planetach. Gra stwierdziła, że popełniłem przestępstwo, ponieważ zadokowałem bez
prośby pozwolenia o to dokowanie. I się okazało, że 6 godzin musiałem czekać. Powiem wam tak, nie wnikałem dokładnie o co chodzi. Wziąłem po prostu to. Wyłączyłem i poszedłem spać, nie? Później wszedłem do gry, tam miałem do zapłacenia jakąś, na szczęście w miarę niedużą grzywnę i mogłem swój statek przywołać. Jeżeli statki zostaną zniszczone, ten czas oczekiwania to jest chyba od 3 do 5 minut, czy tam do 6 minut, więc no nie jest tak strasznie, ale stoimy jak te ciule i czekamy, nie? Podczas lotów na silniku kwantowym siedzimy, czekamy. Także no trochę jest to symulator cierpliwości, jakby nie patrzeć, nie? Świat samej gry no, wydaje się dość pusty. Oczywiście można spotkać graczy, aczkolwiek osobiście wolałbym ich nie spotykać, bo chyba ani razu się to dobrze dla mnie nie skończyło. Kilka razy źle, kilka razy neutralnie, ale dobrze ani razu. Jak widzicie, tu muszę nacisnąć F, nacelować na zamek na drzwiach, czy tak jak tutaj na komputer, wtedy nacisnąć, żeby uruchomić. To jest właśnie to menu, o którym wspomniałem, które mi zbytnio nie leży. Nie jest to może jakieś szczególnie uciążliwe, oczywiście, że nie, ale mówię, no nie pasuje mi w diabły, nie? Graficznie, kiedy już się sama gra uspokoi, kiedy doczyta wszystkie shadery i tak dalej, nie wygląda to źle. Powiedziałbym nawet, że całkiem przyzwoicie. Nawet jak na ten rok 2023. Oczywiście mogłoby być to znacznie lepiej zoptymalizowane, no ale nie zapominajmy, że jest to wciąż alfa i zapewne alfą zostanie, ale... Przepraszam was, jestem troszeczkę chory i mnie poniewiera. Wszechobecna paranoja właśnie. Jest to główne uczucie, które nam w tej grze towarzyszy. Jeżeli bym zostawił otwarte drzwi do statku, ktoś by mógł przylecieć i go ukraść. Oczywiście mógłbym go odzyskać tam bez większego problemu, ale zostałbym rozbitkiem na tej planecie, nie? Same paczuchy, które... Dlatego też za każdym razem, jak wysiadam, zamykam drzwi. Same paczuchy, które przewozimy, potrafią nam wypaść ze statku przez podłogę, ewentualnie nas wypchnąć ze statku przez sufit. Już miałem kilka takich sytuacji. Dlatego po 5 razy sprawdzam, czy po starcie te paczki wciąż są na swoim miejscu. Kolizja przedmiotów no jest tutaj też wciąż na dość niskim poziomie. Ale żeby nie było tak negatywnie, jeżeli macie sporo cierpliwości w sobie, dość dużo samozaparcia, mniejsze czy większe błędy nie są wam jakoś bardzo straszne, jest to dość dobra gra w sumie. Taki space sim. Jakby to faktycznie mogło wyglądać, gdybyśmy żyli w tamtym świecie. Czyli jest podstawową i najprostszą misją. Misją, którą zapewne będziecie wykonywać jako pierwszą, czyli dostarczenie paczuchy z miejsca na miejsce. Są misje dla łowców nagród, dla ochroniarzy. Są misje,
że trzeba odzyskać jakąś przesyłkę, także się dozbrajamy, rozwalamy kolesi, odzyskujemy od nich przesyłkę. Jest możliwość zakupu pojazdów górniczych, dzięki którym będziemy mogli zbierać kryształy i sprzedawać je za całkiem przyzwoite pieniądze. Jest możliwość też wydobycia tych kryształów ręcznie. Dosyć duża gama statków, którymi możemy sobie polatać. Spora ilość pancerzy, uzbrojenia, multinarzędzi, które możemy wykorzystywać. A tutaj właśnie zobaczycie zaraz, co tu się będzie działo. Dużo nie brakowało, by mnie paczucha wypchnęła przez sufit. Kilka razy mi się tak zdarzyło, ale na szczęście nie był to jakiś wielki problem. Po prostu wróciłem do statku. Także teoretycznie jest w tej grze całkiem sporo do roboty. Przy tych pierwszych misjach poleć tu, weź to, dostarcz tam. Warto też sobie przejrzeć pozostałe habitaty. Habitaty chyba. Ponieważ możemy znaleźć w nich skrzynię, którą możemy zlutować. Trochę tam zawsze nam wpadnie itemków, które możemy opędzlować. Z początku też nie ogarniałem systemu magazynów tutaj. Ponieważ no macie jakby personalny, macie plecak, macie jakiś tam magazyn w spodniach, macie też taki wynalazek jak lokal. Tutaj external, no to wiadomo, te rzeczy w skrzyni. I lokal. Okazuje się, że lokal jest to magazyn danej miejscówki. Kiedyś zlutowałem całkiem fajną miejscówkę, sporo broni, wpadło pancerzy. Przeniosłem to wszystko właśnie do tego lokalnego magazynu. Zadowolony poleciałem sobie na stację. Sprawdzam swój magazyn, okazuje się, że nic nie mam. Jeśli chodzi o samo właśnie też zarządzanie ekwipunkiem, przenoszenie przedmiotów, jest on dosyć niedopracowany, no, żeby nie powiedzieć wredny. Czasem przenieść wszystko zadziała, czasem nie zadziała. Czasem te przedmioty weźmiecie, czasem one wrócą do skrzynki. Nie mam pojęcia, od czego to jest zależne, ale no, tak się dzieje. Jak widzicie, tutaj jest szafka w 19% zajęta. Teraz w 7. Na pewno wszystkiego nie zabrałem. No ale na to dopiero zwróciłem uwagę na filmie, nie? Nieistotne. Generalnie lutując takie pojemniki, jak mamy trochę szczęścia, można znacznie więcej zarobić niż za samą misję. Jakby nie patrzeć, z początku myślę, że to będzie nasze podstawowe źródło utrzymania przez kilkadziesiąt godzin, dopóki się nie dochrapiemy możliwości górnictwa. Lubię te stacje z jednego bardzo ważnego powodu. Jak widzicie, w prawym górnym rogu jest zakaz używania broni, także inny gracz nam dupska raczej nie odstrzeli. Kiedyś miałem misję właśnie odzyskania paczuchy z jakiegoś tam zestrzelonego statku. Poleciałem na miejsce. Oczywiście strefa była, gdzie można było prowadzić ogień. Ja się tam naparzam z gościami, żeby
odzyskać przesyłkę, po którą przyleciałem. A w międzyczasie jakiś przyleciał inny gracz i po prostu rozwalił mi mój myśliwiec, nie? Także pomimo, że gości rozwaliłem, wygrałem z nimi, miałem paczkę, to nie miałem jak wrócić. Dlatego mówię, jeśli widzę gracza w starcy cenie, to uruchamia się u mnie straszna paranoja. Jeżeli by się dało, naprawdę bym grał chyba na offline i by było dużo przyjemniej. Jasne, rozumiem, że jest to jakby część mechaniki tej gry, tak? Że inny gracz może cię rozwalić. Ale zbyt dużo z graczy czerpie satysfakcję z rozwalania nubów, nie? Przylatuje ci jakiś krążownik i rozwala twoją skorupę dwoma strzałami czy jednym, nie? Co do właśnie samej tej misji, nie wiem, czy wspominałem o tym. Możliwe, że na początku mówiłem, możliwe, że nie, więc ewentualnie się powtórzę. Jest to jedna z najprostszych misji. No, zdarzają też się też takie z jedną paczką, więc ten czas będzie trochę krótszy. Ja tutaj mam akurat 3 paczuchy do przewiezienia. Zajęło mi to około 1,5 godziny. Wiadomo, że też na trochę czasu poświęciłem na układanie ekwipunku, na przeszukiwanie skrzynek i tak dalej. Zwłaszcza, że mówię, ten ekwipunek jest dość toporny. Co, czy da się grać? No powiem wam, że da się grać. Da się grać, gra potrafi sprawiać sporo przyjemności, sporo frajdy, jeżeli ktoś lubi coś takiego. Jeżeli liczycie na jakąś szybką akcję i sporą ilość tej akcji, no to nie, to raczej Star Citizen nie jest dla was. Tutaj już w samym Starfieldzie, czy nawet w No Man's Sky'u dzieje się znacznie więcej. Czy błędy wkurzają? Tak, błędy wkurzają i to strasznie, ponieważ niektóre są dosyć delikatne i nie wpływające na rozgrywkę. Niektóre, no niestety, potrafią wam tą rozgrywkę mocno uprzykrzyć, a nawet cofnąć wasz progres, tak jak wspominałem właśnie. Przepraszam. O misji, w której nie mogłem się napić, bo nie wyświetliła mi się głowa w ekwipunku i musiałem wyjść, zrestartować grę. Jest tutaj dużo latania, dużo biegania po dość pustych lokacjach, jakby nie patrzeć. Czasem możemy trafić na innych graczy oczywiście, ale zazwyczaj wolałbym uniknąć tych spotkań. I teraz właśnie, jeśli chodzi o to, wszystko przerzuciliśmy ze skrzynek do lokalnego magazynu. Teraz dobrze by było przerzucić z tego lokalnego magazynu wszystko do magazynu naszego pojazdu. Albo personalnego, czyli tak zwanego naszego plecaka. No ja akurat tutaj do pojazdu wszystko przerzucę. Nie wiem czemu. Przenieść wszystko nie chciało mi jakoś trybnąć, dlatego się bawię w pojedyncze przenoszenie. Mówię, czasem to zadziała, czasem nie zadziała. Nie wiem czemu też są problemy ze zrobieniem staka, jeśli chodzi o przedmioty. Czasem się zestakują, czasem nie. Czasem coś przesuniecie do ekwipunku, to wróci z powrotem do poprzedniego magazynu. Są to wkurzające błędy. Na szczęście nie są to błędy uniemożliwiające grę. Ale tak jak wspominałem, niestety te drugie też potrafią się dość często przytrafić.
Co tak naprawdę mamy? Paczuchy, wsiadamy. Startujemy, lecimy do następnej placówki. W następnej placówce robimy to samo. I tak do zdobycia wszystkich paczek i ich odwiezienia. Nie wiem, co bym mógł jeszcze tutaj dodać, jeśli chodzi o samego Starcicena. Silnik kwantowy czasem potrafi też wkurzyć, ale może to po prostu moje nieogranie jeszcze, jeśli chodzi o tą grę. Może są jakieś sposoby na to, żeby to działało lepiej. Oczywiście żeby uruchomić silnik kwantowy, musimy opuścić atmosferę, także każdorazowo wylatujemy. Co do zamykania statku, właśnie, że za każdym razem za dupą zamykam drzwi statku, to i tak nie uchroni was przed kradzieżą statku. Jeżeli ktoś będzie chciał, to po prostu rozwali wam głaz, drzwi do kokpitu, czy do ładowni. Tak się może na ten statek dostać i odlecieć. Mówię, na szczęście nie stracicie go całkowicie. Wejdziecie z gry, będziecie mogli go przyzwać. Ewentualnie, jeżeli jest taka możliwość wezwania na posterunku, no to na posterunku wezwiecie ten statek. Kolesiowi ten statek odbierze. Także nie jest to takie straszne, ale dość irytujące, nie? Statek wydaje mi się, że powinien mieć jakieś tam rozpoznawanie biometryczne. O, to też jest dość ciekawy efekt. Tutaj jak się robi czerwono, mam wrażenie, że jest to mechanika przeciążeń na statku, ponieważ w pewnym momencie gry prawie całkowitego blackouta miałem, ja nic nie widziałem. Faktycznie z dość dużą prędkością wchodzę w atmosferę planet, więc może to być tym spowodowane. Jeżeli się mylę, to po prostu dajcie mi znać. Tak sobie po prostu to wykminiłem, ponieważ właśnie działo się to w momentach dość dużego przeciążenia. Cholera, to gardło mnie wykończy, nie? O, jak widzicie, tu jakiś gracz startował. Kolejny stoi tu zaparkowany w dość dziwny sposób. Co, takie statki możecie spotkać dość często. Ten akurat tu jest zamknięty, więc raczej się na niego nie dostaniemy w konwencjonalny sposób. Ale czasami zdarzają się też statki, które są otwarte, które nie są w żaden sposób strzeżone. Wtedy możecie normalnie sobie wejść do kokpitu, tym statkiem odlecieć, gdzieś polecieć, ale już z niego nie wyjdziecie, ponieważ jest błąd, który wam to uniemożliwia. Ewentualnie możecie spróbować rozwalić, jeżeli macie odpowiednią broń i wtedy go opuścicie. Takowej broni nie macie, no to dupa, jesteście uwaleni, nie? Czy wiedząc to, co wiem, bym kupił tą grę? Kurczę, no w sumie trudny wybór, bo tak jak wspominałem, jeżeli gra ma dobry dzień, wszystko działa w miarę poprawnie, to gra się w to nawet przyjemnie. Osobiście spędziłem kupę setki, jak nie tysiące godzin w Elitach, we Frontierze, w Elitce 1, w Elitce 2, w Elite Dangerous. Także no, tego rodzaju gry mi się podobają. Nie przeszkadza mi ta otaczająca nas pustka.
czerpię satysfakcję z samego bycia w tym świecie, nie? Ale niedopracowanie tej gry wkurza na tyle, że... O, może inaczej. Wiedząc to, co wiem teraz, na pewno nie wydałbym $55 na tą grę. 5 dych do 100. Jeszcze ewentualnie, może tak. Oczywiście, no tutaj twórcy sprzedają trochę marzenia, nie? Gra już nie jest najświeższa, a wciąż jest we wczesnej alfie. Wszyscy, myślę, że którzy tą grę zakupili, liczyli, że ona dużo wcześniej zostanie naprawiona, że dużo wcześniej zostanie doprowadzona do stanu grywalności. Z całą pewnością odradzałbym kupowanie jakichś droższych pakietów tej gry, ponieważ potrafi ona zrazić do siebie. Potrafi zrazić i to naprawdę bardzo. To jest chyba moje drugie podejście do niej. Wiedząc mniej więcej, co mnie czeka, jestem jej w stanie dużo wybaczyć, ale za pierwszym razem gra wylądowała na półce, oczywiście przysłowiowej półce, bo mam wersję cyfrową, i leżała, nawet nie przychodziło mi do głowy, żeby ją zainstalować ponownie. Dopiero teraz, kiedy właśnie pod filmami zaczęły się pojawiać pytania o starcie Sena. Także czy kupować? Nie. Wiecie co? Mimo wszystko uważam, że na chwilę obecną nie warto. Poczekajcie sobie, kiedy będą właśnie event z darmowymi lotami. Myślę, że w tym roku powinien się jeszcze takowy pojawić. Wtedy ją sobie pobierzcie, sprawdźcie, czy będziecie w stanie jej wybaczyć te wszystkie niedociągnięcia. Bo naprawdę tutaj, co prawda, podczas nagrywania tego materiału za dużo się nie wydarzyło złych rzeczy, ale jeżeli... O! W tym momencie włączyła mi się paranoja na maksa, ponieważ się narysował kolejny gracz. Na szczęście jesteśmy w strefie zdemilitaryzowanej. Poplątaniec językowy, więc dupska mi nie odstrzeli, ale i tak cieszę się, że zamknąłem statek, pomimo że on ma dużo lepszy niż mój, nie? Wracając, jeżeli tych godzin przegracie, nie wiem, w starcie cenie 20, 50, 100, obawiam się, że napotkacie na tak dużo błędów, że będziecie w stanie zniszczyć kontroler, nie? Wziąć, piznąć nim o telewizor, w telewizor czy w monitor, zależy co tam macie. Wygląda to fajnie i naprawdę jest to fajna baza do stworzenia ciekawej gry. Tylko że jakoś twórcy nie palą się do tego, żeby naprawiać te wszystkie błędy. Boję się, że nim na dobre ta gra powstanie, to umrze, nie? Swoją drogą jestem ciekaw, co będzie z tymi wszystkimi ludźmi, którzy grę zakupili. Jeżeli wyłączą serwery, to co? Nie będą w stanie grać? Zwrot pieniędzy? No nie. Na zwrot kasy raczej nie ma co liczyć, nie?
Także na chwilę obecną, może jak będzie jakaś promka, 5 dyszek, jeszcze może warto odżałować, bo całkiem no, fajne widoczki są. O właśnie, o tym mówiłem, co blackouta prawie dostałem. W sumie dość ciekawa mechanika, jeżeli dobrze ją rozkminiłem. Ale no, nie trudno rozwalić statek, nie? Przez to. No i co, tak naprawdę... Tak mniej więcej wygląda gra w Stir. W Star Citizenie. Tak jak mówiłem, oczywiście są inne aktywności. Możecie sobie postrzelać, możecie sobie pokopać, zająć się górnictwem, wydobywać kryształy i tak dalej, nie? Ale generalnie sam basic, same podstawy wyglądają właśnie w ten sposób. Dużo biegania, dużo latania po pustych lokalizacjach, mało interakcji. Taka typowa gra dla introwertyków, nie? Kiedy już odbierzemy wszystkie paczki, kiedy już wszystkie paczki dostarczymy na miejsce, kiedy pozbieraliśmy wszystkie warte naszej uwagi przedmioty, możemy wrócić najlepiej na stację kosmiczną, bo wydaje mi się, że na stacji łatwiej jest zadokować niż w mieście. W mieście jest ciężko dosyć znaleźć lądowisko. Już kilka razy miałem z tym problem. Także ja raczej preferuję stację kosmiczną. W momencie, kiedy wylądujemy na tej stacji, wtedy dopiero możemy odetchnąć z ulgą. Oczywiście polecam jednak lądować normalnie, nie tak jak tu ja się pcham do góry nogami. Na szczęście ogarnąłem temat na tyle szybko, że nie rozbiłem statku i nie straciłem wszystkiego. I dopiero jak wylądujemy, możemy odetchnąć z ulgą. Dopiero teraz nasze przedmioty będą bezpieczne, my będziemy bezpieczni i to wszystko, co nazbieraliśmy, będziemy mieć, będziemy mogli sprzedać. Pamiętajcie też, bo samouczek o tym nie mówi, żeby każdorazowo najlepiej zatankować, ewentualnie naprawić statek. Robimy to w menu pod klawiszem F1. Musimy siedzieć w kokpicie na miejscu pilota, żeby móc uruchomić to menu. Także jeżeli już mamy wszystko zabrane, możemy wstać i ruszyć w kierunku sklepów, żeby się troszeczkę wzbogacić. Każdorazowo pamiętajcie o zamknięciu drzwi. Niech wam to wejdzie w krew. W strefach zdemilitaryzowanych jest to wystarczające zabezpieczenie, żeby nikt wam nie zarąbał statku. A jeżeli go zostawicie otwarty, no ktoś będzie mógł po prostu nim odlecieć, a wy zostaniecie rozbitkami na jakimś kawałku kamienia, nie? Także każdorazowo drzwi, rampy, magazynów, wszystko zamykajcie, żeby się nie obudzić czasem z ręką w nocniku. O właśnie, i o tym mówiłem. Gdyby to się wydarzyło podczas lotu statkiem, najprawdopodobniej wszystkie przedmioty, które ze sobą wiozłem, bym stracił i szlak by nie trafił, nie? Na szczęście tutaj udało nam się dotrzeć na stację kosmiczną, więc bez problemu będziemy mogli to wszystko sprzedać. No dobrze, pokrótce to by było na tyle, jeżeli chodzi o Star Citizena.
Mam nadzieję, że mniej więcej zobaczyliście, jaka to jest gra, jak się w to gra, ile na to potrzeba czasu. Błędy, no błędy wszystkich nie jestem w stanie wam pokazać, ale jeżeli byście mieli ochotę, żeby zrobić z tego jakąś serię, dajcie znać. Myślę, że coś da się ogarnąć, jakieś samouczki, pierwsze kroki, coś takiego możemy nagrać. A ja się wam z wami w tej chwili serdecznie żegnam. Trzymajcie się, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.